Aż 2160 zł za dwie monety jednozłotowe najrzadsze roczniki 67 i 68. Spójrzcie, licytacja z dnia 8 grudnia 2022. Dwa najrzadsze roczniki 67, 68 i 1 zł. Warto sprawdzić, czy takich właśnie nie macie. I teraz odwołajmy się do nakładów tych monet. Spójrzcie, 67 rocznik. Milion sztuk 2000, a 68 176 tysięcy sztuk dnia 24 stycznia. Kurs dolara 4 zł. 34. Ta cena 2160 zł to co jest za monety w Stanach Mniczych. Te monety w Stanach Zniszczonych, spójrzcie, sprzedały się również za 44 zł 20 grudnia 2022. I za 60 zł 31 grudnia 2022. Natomiast rocznik 68 dość niżej jest szacowany, a niewiele niższy, większy nakład jest, spójrzcie, 26 zł 31 grudnia i 40 zł 16 stycznia 2023 w Stanach Zniszczonych Niemenniczych. I słuchajcie! Te monety w stanach dobrych, niemenniczych sprzedają się w takich oto kwotach, że 68 rocznik 180 zł 24 grudnia, a 67 153 zł 2 grudnia ubiegłego roku. Monety i banknoty przechowuję w takich oto albumach. Monety tam nie niszczą się i łatwo są dostępne do oglądania takiego to holderach zabezpieczonych podwójnie w holderze i w albumie dokupicie różnego rodzaju średnice czarne i białe holdery najbardziej popularne Dokupicie również karty w tej oto firmie S. Link do tego sklepu do, znajdziecie poniżej 10% zniżki na ten sklep S. Numizmatyka. 10% zniżki z kodem Zakapio 2023 do końca roku i wielokrotnego użytku. Znajdziecie tam asortyment na monety, banknoty, a ten oto kontakt, który teraz widzicie. To pod tym kontaktem przyjmuję oczywiście zdjęcia do wycen. Tutaj już Wam się wyświetlą filmy, wyceny monet, banknotów oraz różnych rzeczy z PRL-u. Póki co trzymajcie się i do następnego hej!